tu wyciszyć. O. Może inteligentnie napisać. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, na podstawie artykułu 20 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym na dzień dzisiejszy została zwołana 49. sesja 8. kadencji Rady Gminy Mioradz. Proponowany porządek posiedzenia. Punkt 1. Otwarcie obrad. Punkt 2. Stwierdzenie prawomocności. Punkt 3. Przyjęcie porządku obrad. Punkt 4. Przyjęcie protokołu z 48. sesji. Punkt 5. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady. Punkt 6. Informacje wójta gminy o pracach między sesjami. Punkt 7. Informacje przewodniczącego w sprawie interpelacji i zapytań. Punkt 8. Uchwały. Pierwszy projekt uchwały: przedstawienie raportu o stanie gminy Mioradz za rok 2022 oraz debata nad raportem. Po przedstawieniu raportu jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy Mioradz wotum zaufania. Następnie są opinie poszczególnych komisji Rady Gminy w sprawie wykonania budżetu za rok 2022, odczytanie uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2022 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mioradz na rok 2022. Następnie odczytanie uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022. Kolejne podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. W przedszkolu i w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonej przez gminę Mioradz. Kolejny projekt uchwały: podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023, zmiana 6. I ostatni projekt uchwały: podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Mioradz na lata 2023-2039. Punkt 9. Wolne wnioski i oświadczenia. Punkt 10. Zakończenie obrad. Witam Państwa bardzo serdecznie, witam Państwa radnych, witam Pana Wójta, witam Pana Radcę Prawnego. Proszę Państwa, na podstawie listy obecności stwierdzam, że na 15 radnych obecnych na dzisiejszych obradach jest 15. Możemy prawomocnie podejmować decyzję. Przechodzimy w takim razie do punktu 3. Przyjęcie porządku obrad. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do porządku obrad? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do punktu 4. Przyjęcie protokołu z 48. sesji. Czy jakieś uwagi do protokołu? Nie widzę, dziękuję. Punkt 5. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady. Dziękuję Państwu za złożenie oświadczeń majątkowych w terminie. Z tego co mi wiadomo, na dzień dzisiejszy uwag do oświadczeń nie ma. Punkt 6. Informacje wójta gminy o pracach między sesjami. Panie Wójcie. Sesja była dość niedawno i nie działo się aż tak dużo rzeczy warto do przekazania. Myślę, że na następną sesję przygotuję. Dużo czasu poświęciłem na raport, więc nie jest dzisiaj przygotowany, ale tak naprawdę nie mam żadnych takich informacji ważnych, które należy przekazać z całego okresu międzysesyjnego. Dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy w takim razie do punktu 7. Informacji przewodniczącego w sprawie interpelacji i zapytań. Od ostatniej sesji nie wpłynęła żadna interpelacja oraz zapytanie. W takim razie przechodzimy płynnie już do punktu 8. Uchwały i tradycyjnie oddam głos do pana wiceprzewodniczącego. Dziękuję panie przewodniczący. Przechodzimy do bloku uchwał. Pierwszy projekt uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy Mioradz wotum zaufania. Poproszę teraz pana wójta o przedstawienie raportu o stanie gminy Mioradz. Dziękuję panie przewodniczący, witam szanowną radę, witam pana mecenasa, pracowników urzędu. No, w roku 2022 działo się dużo, jak nie bardzo dużo. Chyba nawet tak dużo jak w roku 2023, więc myślę, że szybko postaram się państwu przedstawić.
to, co mam przygotowane. Myślę, że tak mniej więcej z 4 godziny, bo gdybyśmy mieli rozmawiać o wszystkim, a nie pobieżnie, to zostalibyśmy tutaj do jutra. Ale Państwo wiecie, ile się działo, ponieważ sami jesteście również odpowiedzialni za to, co się dzieje w gminie, chociażby przez to, że całe plany i finansowania przechodzą przez Radę i przez Państwa ręce. Podstawa prawna stworzenia raportu, pan sekretarz mi ściszył. Okej, raz, raz, dwa, raz. Tak, teraz jest dobrze, słychać? A było za głośno. A mówię z mikrofonem, usługiwać się. Myślę, że też bym to dał. Podstawa prawna, wiadomo, od 2018 roku mamy taką fajną możliwość, aby przedstawić Państwu, możemy to nazwać w skrócie samochwałkę, ale informacje dla tych, którzy nie śledzą tego na bieżąco, co się dzieje w gminie. Raz do roku staram się dość obszernie przedstawić chociażby zakres inwestycji, albo przedstawić w skrócie ciężką pracę samego urzędu. To dla tych, którzy też mówią, że w gminie się nic nie dzieje, albo dzieje się mało. Więc główne kierunki działań w roku 2022 to dostępność, czyli budowa dróg, chodników i takich innych podobnych rzeczy. Bezpieczeństwo, czyli ochotnicze straże pożarne i doposażanie. Odnawialne źródła energii. To są rzeczy, którymi głównie kierowaliśmy się w roku 2022 zgodnie z hasłem strategii rozwoju wyświetlonym na żółtym, już nie będę czytał. W roku 2022 również przeznaczyliśmy rekordową kwotę 268 tysięcy złotych na fundusze sołeckie. Z tego były realizowane place zabaw, konserwacje placów zabaw i ich doposażanie oraz budowy infrastruktury drogowej z Płytniągą, co pewnie będzie szerzej w następnych slajdach. Liczba mieszkańców oraz dróg naturalnych w gminie Biła w roku 2022, jak Państwo widzicie, różnica to jest minus 12 osób. Chyba ze wszystkich raportów, które przedstawiamy, to jest największa dramatyczna kwota. Pomimo, jak Państwo zobaczycie później, a jak zaczynaliśmy raportowanie, było nas niespełna 3,5 tysiąca. Dzisiaj jest nas 3,255. To jest jednak duża różnica. Pomimo dużej ilości warunków zabudowy, czyli generalnie decyzji, która powinna powodować migrację i napływ mieszkańców, jak Państwo zobaczycie w następnych slajdach, no jednak jest nas mniej co roku. Jednostki organizacyjne gminy w roku 2022 to jest tak naprawdę to samo, co było w roku 2021. Gmina funkcjonuje w oparciu o pracę takich jednostek jak Gmina Szczegółów Społecznych, Zespół Szkół i Przedszkola Radzów, Kończewica, Gmina Szereg Kultury i Sportu, Biblioteka, Środowiskowy Dom Samopomocy w Kończewicach, to jest twór, który w zeszłym roku powstał, o nim już mówiłem, i Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej. Znaczy nie, ciekawie w sensie, tylko że muszę się odnaleźć. Gmina funkcjonuje i działa głównie w oparciu o wydawane decyzje, w ogóle decyzje, tak? Decyzje administracyjne, których to w roku 2022 gmina wydała 1699. Dla kogoś, kto nie pracuje w samorządzie, to powiem, że to jest naprawdę ogromna ilość i ciężka praca pracowników, za co mi bardzo serdecznie dziękuję, ze względu na to, że naszym organem, który nas kontroluje, jest samorządowy. Ja to pomimo mam z raportu wyciągnięte, także tutaj czytam, tylko chwila takiej pauzy. Samorządowy kolegium odwoławcze, które tak naprawdę nie uchyliło żadnej wydanej decyzji. Wójt gminy Biłora odbył 10 spotkań w roku 2022. Bezpieczeństwo. Ja tutaj tak mam, ale powiem jeszcze nie przerzucę, bo to jest takie funkcjonowanie gminy. Gmina funkcjonuje również w zakresie bezpieczeństwa i tutaj mamy wydatkowanie na
pożarne, no to kwota jest, jak Państwo wiecie, się domyślacie, pewnie rekordowa, bo to jest 124, niespełna 125 tysięcy złotych w roku 2018. Ta kwota wynosiła 38 tysięcy. Tak, Pani Sylwio, te oczy słusznie. Jest to rekordowy przeskok, patrząc nawet na hiperinflację, którą mamy, to jednak wydaliśmy ogromne pieniądze, ale zaskoczeniem nie będzie, jeżeli powiem, że wydatki na ekwiwalent za akcje wzrastają również proporcjonalnie, bo w roku 2020, kiedy wprowadziliśmy nowe zasady wypłacania ekwiwalentu za akcje, wynosiły one 7500, rok 2022 to już kwota 30 931. Jeżeli jest na co narzekać, to na pewno nie na ochotnicze straże, nie w ochotniczych strażach pożarnych, patrzę tutaj akurat na Łukasza, który jest radnym i myślę, że też również działa w tym kierunku, żeby poprawa bezpieczeństwa w tej gminie była. No właśnie to hasło, które sobie napisałem, że nie ma na co narzekać. Ja to przerzucę. Jeszcze powinien pan jeszcze mieć. Chyba, że tam po prostu się wiązą z różnicy. Funkcjonowanie gminy, działania promocyjne, także wszystkie działania, nie tylko tworzenie loga, czy maskotki, czy różne inne rzeczy, to również budowanie tożsamości poprzez właśnie takie tworzenie domu seniora, tudzież tworzenie różnego rodzaju imprez kulturalnych w gminie Biłoraz, czyli jednoczenie ludzi w pewne grupy, wycieczki krajoznawcze, to też jest budowanie tożsamości oraz wspólnego poczucia wartości gminy Miłoraz. Obowiązujące polityki programowe to jest właśnie to. O, nie będę przytaczał, Państwo wiecie, część jest deaktualizowana i trzeba by było opracować, ale myślę, że mamy znajomość środki, czasami po prostu niektóre rzeczy się odsuwa dalej. Po wykonanie budżetu w roku 2020 również. Myślę, że super się strzeliliśmy, po prawie wydaliśmy tyle, ile mieliśmy. Za chwilę będę mówił o inwestycjach i różnych innych rzeczach oraz będą pokazane odważanki wydatkowania kwot. Kwoty przedstawiają się następująco. Jak widać na slajdzie. Nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagane do tych kwot, które były przedstawione, czyli płatności wszystkie, które mieliśmy, zostały zrealizowane w terminach i z niczym nie zalegały. Jeżeli chodzi o obważanki, to dochody przedstawiają się następująco. Dotacje i subwencje. Dobrze, no to patrzę. Jest kolorek jakiś tam, bo coś mi się wydaje, że jeszcze ktoś sobie zapisał. Dotacje i subwencje to chyba 50% naszych struktur dochodowych. Zgadza się? No, a 14% to aż pozyskane środki pozabudżetowe, więc tutaj też ogromny ukłon do referatu rozwoju, który ciężko pracuje, żebyśmy mogli te środki finansowe spozabudżetowe również wydatkowywać. 21% to środki pochodzące z dochodów własnych. Struktura wydatków przedstawia się następująco. Drugi obważany, czy na kółeczko. Oświata i wychowanie, pomoc społeczna to największe struktury wydatkowania, o czym w następnych slajdach więcej. Jak widzicie Państwo, rodzina, transport, łączność, administracja publiczna to 7,90%. Rolnictwo obiecne i pozostałe wydatki, tak to się przedstawia. Wydatkowanie, ale żeby można było realizować wszelkiego rodzaju inwestycje, potrzebne są zamówienia publiczne, ponieważ wydatkowanie środków publicznych musi być transparentne, jeżeli realizuje gmina tak duże zadania, jak chociażby budowa hali czy budowa dróg, które nie są to zadania na 100 tysiącach, tylko w 100 tysiącach, no to potrzebne są zamówienia publiczne, aby było transparentnie i uczciwie. Gmina Miłoraz w zeszłym roku przeprowadziła 28 postępowań retro
Myślę, że rekord rekordów, jeżeli chodzi o gminę. 28 postępowań dotyczących zamówień publicznych, z czego jedno było zamówieniem, teraz wyleciało mi z głowy. No właśnie, ponad programami unijnymi, czyli takie z górnej półki, tak? Pierwszy raz chyba w ogóle takie, jeśli chodzi o ustawę o zamówieniach publicznych w gminie Dworec, które poszło bardzo dobrze. Przypomnę tylko, że u nas też dochodziło w niedalekiej przeszłości do zmiany pracownika na tym stanowisku, więc tym bardziej cieszy, żeby wszystkie zamówienia publiczne doszły do skutku. Wykonanie Funduszu Sołeckiego, to Państwo wiedzą najbardziej, Państwo radni, jak się przedstawia. To dla tych, którzy nie chodzą na zebrania, można by było przytoczyć kilka mieszkańców, którzy nie chodzą na zebrania, którzy są radni, zawsze są oczywiste. Jak już mówiłem, kwota 268 tysięcy, niespełna 269 w miejscowości Bystrze, remonty bieżące dróg, no generalnie dużo remontów dróg, utrzymania zieleni, czyli estetyzacja naszych pięknych wsi. Dużo zakupów, myślę, że rzeczy takich, które rzeczywiście poprawiają komfort i bezpieczeństwo życia naszych mieszkańców. Ja tutaj zachęcam w imieniu myślę, sołtysów, jak i też i radnych, którzy się mocno angażują w zebrania sołeckie związane z funduszami sołeckimi, aby przychodzić na te zebrania, zgłaszać propozycje. To jest jakby punkt wyjścia do tego, co później dzieje się w gminie, bo samorząd skąd musi brać wiedzę na temat tego, jakie są potrzeby wśród naszych mieszkańców. Oświata i wychowanie. Tu się nic nie zmieniło, no to są dwie placówki, Kończewice i Miłoraz. Jeżeli chodzi o liczbę uczestników, przedstawiają się następująco w tabelach, nie będę czytał, Państwo widzą. Zresztą Państwo otrzymali również raport, więc tam widzicie Państwo, że to, co się wyświetla tutaj, to jest taki naprawdę pigułkowy zbiór. W raporcie było to bardziej i szerzej przedstawione. Za chwilę pewnie pojawi się obważanek, ale organ prowadzący ma obowiązek zapewnienia założonym placówką odpowiednich warunków działalności, w tym warunków merytoryczno-organizacyjnych. Jednym z najważniejszych zadań jednostki samorządu terytorialnego jako organu prowadzącego szkołę, przedszkole lub placówkę jest zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków nauki. Co czynimy? Obważanek, oświata i wychowanie. O, już jest. Ten pomarańczowy kolor to wydatki na, znaczy subwencja, czyli wydatki związane stricte z ustawą, czyli nauczyciele, czyli z budżetu państwa, a ta druga część to są dowozy, jak i utrzymanie placówek oraz pensje obsługi. Wydatki na oświatę w poszczególnych placówkach oświatowych w roku 2021-2022. Tak się przedstawiają, jeżeli chodzi o oddziały. No i wyniki. Wyniki tutaj się pojawiły, o ile tak dobrze. No i gdzie ten powiat jest tak w sumie daleko? Zainteresowani język polski, matematyka, tam Jarek może zerknąć w 2022 roku, proszę bardzo. Jeżeli chodzi o powiat, jest daleko w tyle. Jeżeli chodzi o dwie szkoły, także tutaj naprawdę to jest taki wyznacznik tego, czy idziemy w dobrym kierunku, idziemy w bardzo dobrym kierunku. Huks. Szkoła ustawowa w Kurczewicach, zadania i dofinansowania 20 tysięcy, całkowity koszt dofinansowania na realizację z ministerstwa pozyskali 9645. Nie. Całkowity koszt realizacji wycieczek wynosił 16392. Wsparcie z ministerstwa wynosiło, tak dobrze powiedziałem, 9645.
Poznajemy Polskę, to Szkoła Podstawowa w Kąciewicach w zeszłym roku. Szkoła Podstawowa w Kąciewicach również otrzymała pieniążki 30 tysięcy na laboratorium. Zostały zakupione i wyposażone w laboratorium przyszłości, tak się to nazywało. Zajęcia dofinansowane z Pol Energii 2000 oraz tutaj jest wdrażanie specjalistycznych centrów wsparcia edukacji włączającej. Szkoła Podstawowa w Kąciewicach bierze udział w takim projekcie, który chyba kończy się teraz w tym roku, to jest już trzeci. Chodzi o to, aby włączać, kurczę, żebym teraz nie powiedział jakoś źle, uczniów z specjalnymi potrzebami. Ze specjalnymi potrzebami. Dziękuję za odpowiedź właśnie. Szkoła bierze udział również w programach dla szkół, dożywiania, owoców w szkole oraz SKS. Szkoła Podstawowa w Miłoradzu również działania. Pozyskała dotację na zakup książek w roku 2001-2025. Również dostała dofinansowanie na w ramach Laboratorium Przyszłości w wysokości tutaj około 60 tysięcy złotych. Szkoła została wyposażona w nowoczesną drukarkę 3D. Zajęcia z Pol Energii w wysokości 2 tysięcy złotych oraz bierze udział również w programach dotyczących dożywiania. Jaki jest ten cel? Wyniki egzaminów na rok 2021 i 2021-2022. Tak się przedstawiają. Oraz pozostała działalność realizowana w tabelach. Chyba coś pomyliłem kartę, nie? Tak, tam coś. O, to właśnie. I ja teraz dopiero jestem tu na tym właśnie. Nie? Najlepsi dostają pieniążki, są wynagradzani za swoją ciężką pracę, ale też i za to, że uczęszczają do szkoły, że chcą, reprezentują i tak się przedstawiają się kwoty dotyczące stypendiów. Myślę, że fajnie. To jest nowa zasada udzielania stypendiów. Dyrektorzy uważają i twierdzą, że jest to bardzo uczciwe, co mnie cieszy. I ja w to bardzo, bardzo pewnie wnikam. Była komisja, która ustaliła regulaminu działania. Społeczność, pomoc społeczna. Ktoś tak to zrobiłem? Nie, to chodzi. 3,1 miliona złotych. Kwota udzielonych świadczeń z zakresu pomocy społecznej, jeżeli chodzi o to. Nie będę tutaj czytał i przytaczał, Państwo widzicie, macie. Ale kwota jest pewna zaskakująca. W tym są programy rządowe, Karta Dużej Rodziny, zniżki na paliwo, również inne promocje. Dobry Start, Rodzina 500+, znany rządowy program oraz niebieskie karty. To jest tam mało chwalebne, ale też takie są. Chociaż dzielnicowy twierdzi, że jesteśmy bardzo spokojną gminą, cieszy się, że jest naszym dzielnicowym. My się cieszymy również, że nasz dzielnicowy jest naszym dzielnicowym. Więc może dlatego właśnie jest tak spokojnie. Ja bym polemizował. Współpracowaliśmy ze Stowarzyszeniem Perspektywa, tak sobie tutaj zapisałem, ponieważ kurczę, gdzieś mam hasło, ale jakoś inny kartce, to bym przeczytał. O! Perspektywa dobre partnerstwo. To zawsze jest, albo dobre partnerstwo do perspektywy. To dobre perspektywy. Współpracowaliśmy w ramach. No i właśnie. Tu jesteś teraz. Nie, perspektywa mam tu u góry. Mam krzykność. Pomyliłem się. W roku 2022 środowiskowy dom samopomocy w ramach wsparcia osób niepełnosprawnych podejmował następujące formy działania. Treningi funkcjonowania w życiu codziennym, trening umiejętności interpersonalnych, różnego rodzaju inne treningi, realizacja terapii ruchowej, realizacja pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych. Także SDS
widoczne na co dzień, typu standardowa wigilia czy coś, oni tam naprawdę żyją, żyją bardzo mocno, to jest wsparcie codzienne, funkcjonowanie zarówno uczestników, jak i ich rodzin, często również rodzin. Społeczność pomoc, polityka osób niepełnosprawnych, to jest właśnie ten SDS, o którym mówiłem, tu jest 8 uczestników, 10 uczestników ze sprzężeniem niepełnosprawnym. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości oraz ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, zapisana sobie alkohol z Google ludzkości. Również Komisja Rozwiązania Problemów Alkoholowych, która realizowała zadania w tym programie, 55 tysięcy złotych. Komisja zajmuje się oddelegowaniem ludzi na leczenie. Na leczenie objętych było 17 osób, tak wynika z raportu. Oraz zaopiniowano dwa wnioski przedsiębiorców o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu, ponieważ komisja również takowe wnioski opiniuje. No i tutaj wracamy do perspektywy oraz klubu seniora, czyli dzisiejszego gospodarza naszego spotkania, ponieważ znajdujemy się, Państwo wiecie, w pięknym obiekcie, który powstał teraz świętowo po swoje drugie urodziny. Piękny klub seniora. Jak funkcjonuje, tego też nie trzeba mówić. Ludzie tutaj spędzają bardzo fajnie czas. Przewidzieliśmy dla nich wsparcie w ramach programu Senior Plus drugiego modułu. Mamy zaplanowane również wraz ze Stowarzyszeniem Młodzi dla Żuław różnego rodzaju ośrodki. Pojawiła się niedawno informacja o uzyskanych pieniążkach w wysokości 130 tysięcy przez to stowarzyszenie, które współpracuje z gminą. Ma zamiar realizować również politykę senioralną w postaci dużej senioriady oraz wycieczek z seniorami. Perspektywa, czyli wspomniane wcześniej stowarzyszenie, wspiera nas również w dożywieniu, czyli dary dla najuboższych. Społeczność kulturalna, sport, kreacja. Te wszystkie działania to też budowa tożsamości, czyli polityka również promocji. No i tak mamy, jeżeli chodzi o budżet Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Jak Państwo widzicie, jest całkiem nieźle. ...45 wydarzeń organizowanych i współorganizowanych przez Gminę Ośrodek Kultury i Sportu w roku 2022. Proszę o inną gminę, podać inną gminę, w której było tyle wydarzeń, w której cały czas coś się dzieje. Powiem Wam, że drodzy radni oraz mieszkańcy, jesteśmy jednymi z bardziej aktywnych gmin, co cieszy, ponieważ oferta jest zarówno dla seniorów, jak i dla najmłodszych. Różnego rodzaju wycieczki, imprezy integrujące, chociażby takie imprezy jak i wydarzenia jak Family Day, dawne ekopikniki. Jeżeli chodzi o organizowanie chociażby kolonii, na szkół kolonii zimowych czy na terenie zimowych. O działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu można by było godzinami, ale że nie mamy tyle czasu, to Państwo dokładnie wiecie, 300 osób objętych udziałem w poprzednim roku. Społeczność kulturalna to również Biblioteka Publiczna wraz z Filią w Kończewicach. Dość dużo ludzi odwiedza naszą bibliotekę. Tak się przedstawiają odwiedziny oraz udostępnione książki. W raporcie jest napisane, że 80% literatury to literatura dla dorosłych, co by to nie znaczyło, to tak jest. 2% popularno-naukowe, 18% dla najmłodszych i dzieci. Następny punkt. No i to są właśnie te imprezy, o których mówiłem, czyli Family Day, wakacje z Gokis, czwarty żołacki wiek, sportowa majówka, świąteczne spotkanie mieszkańców, edycja cywilna, 70-lecie. Tak, to jest najważniejsze, które Pan Marcin do raportu podał. Zarówno Delta, jak i inne stowarzyszenia
piłkarskie nasze twierdzą, że cały czas mamy za mało środków finansowych i trzeba by było, o tym pomyśleć. Jakie środki finansowe mieliśmy w zeszłym roku, takie dwa lata temu, trzy lata temu. Ja wiem, że to jest też bolesne. Ja myślę, że no, to jest jedna z głównych kieszeni, do której się sięga w tym kierunku. Nie wiem, jak wyglądają inne kieszenie, bo tutaj nie ujawniam. Infrastruktura i środowisko. Polityka przestrzenna. I tutaj mamy 48 wydanych decyzji o tym zawodowym. To jest to, o czym mówiłem. To jeszcze powinno się przełożyć na migrację, czyli na przypływ ludzi, którzy chcą się budować w naszej gminie. Niemniej jednak jest nas coraz mniej. Tutaj również szapoba dla pana Jutra, panika, pracownika urzędu, który 48 decyzji o tym zawodowym w małej gminie. No to też gdzieś chyba pokazuje się to doświadczenie wieloletnie, że daje radę. Jeszcze tak, tak, pan jest zastąpiony. Co to będzie, jak on odejdzie na emeryturę? Nie wiem. Nikt nas nie znajdzie. Infrastruktura i środowisko, polityka przestrzenna. To są nasze uchwały, państwo wiecie, czego dotyczą. Infrastruktura i środowisko, długości sieci i cała reszta. To jakby do przeczytania. Oraz gospodarka komunalna, czyli mieszkania, 18 mieszkań komunalnych, 5 lokali socjalnych, 2 pustostany. I to już mógł pomyśleć, że kolejka długa i można było te pustostany zasiedlić. Można byłoby te pustostany zasiedlić, ale na wypadek tak zwanego dużego W warto jeden, tudzież dwa trzymać, a żeby też ludziom dać zasiedlić, trzeba byłoby je najpierw wyremontować. Na co gminy zagospodarowane na razie. Wniosków nie ma, a infrastruktura i środowisko, gospodarka odpadami, to jest temat długi, aczkolwiek tak się przedstawia gospodarka odpadami w gminie Biłoraz, zmieszanych odpadów nadal, chociaż już coraz mniej, w zeszłym roku. Rozwój gminnego zasobu mieszkaniowego. 18 miejscowości na Pomorzu objęte działaniem SIM-u. 1000 mieszkań w gminie Biłoraz zbudowane mają być domy. 3 miliony gmina pozyskały, pamiętacie państwo, na realizację tego zadania oraz przekazaliśmy już działkę, w której własnością jest SIM. Oferta dla ludzi bez zdolności kredytowej, ale z zdolnościami czynszowymi. Chciałbym, żeby to głośno wybrzmiało, że nie są to mieszkania socjalne, ale dla rodzin średnio zamożnych, czyli takich, których stać będzie na spłacanie czynszu, spłacanie kapitału i dojścia w przyszłości do własności. Tylko, że pomaga. Opieka nad zwierzętami. Dzisiaj miałem również przyjemność rozmawiać ze Stowarzyszeniem Miłośników Zwierząt Rex. Pozdrawiam bardzo gorąco. To zawsze są miłe spotkania. W gminie Miłoraz nie jest aż tak tragicznie, choć gmina wiejska położona pomiędzy na przelotówce do Sztumu powoduje, że mamy bardzo dużo zwierząt, a w zasadzie psów porzuconych w samopas, które zgodnie z programem opieki nad zwierzętami musimy jakoś zagospodarować, a jest to coraz droższe. I tak wychodzi na to, że i tak niedużo, bo 19 w zeszłym roku zwierząt poddaliśmy do adopcji. I przeprowadzamy cały czas kastrację i sterylizację zwierząt. To jest około 30 w zeszłym roku. Co twierdzi Rex, że jeszcze jest, nie jest tak źle, ale jest mało. Moglibyśmy starać się bardziej. Stwierdziliśmy z panem Marcinem, że przy okazji różnego rodzaju typu Family Day, tudzież innej pracy, które się będą odbywać, musimy się przeprowadzić zbiórkę karmy. Na razie na kotów, gdzie musimy się skupić na kotów. Dzisiaj powstaje budka na osiedlu w Biłoradzu. Wiata, w której mamy się znajdować właśnie budki do dokarmiania kotów i wyładowania ich do sterylizacji, dopuszczania są zapalne środowiska. Infrastruktura drogowa, to tutaj płyty JOMO. Tak mam napisane.
realizowany konsekwentnie plan działania, który jest dostępny. W zeszłym roku realizowaliśmy drogę w Miłoradzu, w Kończewicach, chyba dwie. Ponadto wyremontowano drogę w Gnojewie, odcinek o długości 750 metrów i w Kończewicach 960, na których wykonano nową nawierzchnię asfaltową. O tym na pewno w dalszej prezentacji. Infrastruktura środowiska, ochrona środowiska, farma wiatrowa Szumakowo, to już wiemy, że się znajduje. U nas i planowana jest budowa. Proszę? Płacą podatki. To już gdzieś tam odczuwalne jest to przez nas. I tutaj mamy. Tutaj jest właśnie, tutaj na slajdzie jest o mieszkalnictwie, a ja chciałbym jakby wyjść troszeczkę szerzej, bo zaraz zdjęcie paszportu do wymiany, to przyznacie wszyscy chyba, nie? To jest już... No, żeby było... Szeroko się radnie zastanawiają, kto to tam jest. Myślałem, że poprzedni. W raporcie z gminy mamy jeszcze tak, modernizację dróg tych, o których mówiłem, czyli Kończewice, Gnojewo, to 1,253 tysiące. Modernizacja pięknego placu przy domu Staniora z tyłu za państwem. Inwestycja tego w rentnym wątku nie będzie, czytam z raportu, zdjąłem, gdzieś uciekło. Również wydatki podniesione to 178 tysięcy. Wielu w to nie wierzyło, wielu wątpiło, że uniesiemy, a my dajemy radę, czyli budowa hali sportowej w Miłoradzu. Rozpoczęła się w roku 2022. Miejmy nadzieję, że uda się ją zakończyć do otwarcia roku szkolnego. 2,845,000 to jest naprawdę bardzo duża inwestycja. I obostrady tak zwane, czyli drogi spółdzielniowe, również mamy program, który konsekwentnie realizujemy w ramach środków z Urzędu Marszałkowskiego. I w zeszłym roku na to wydaliśmy 338 tysięcy złotych. Jedna z bardzo ważnych, jak nie najważniejszych inwestycji to jest modernizacja kraty na oczyszczalni ścieków. Dla tych, którzy gdzieś to pomknęło. 1,159,000, nie wiem, 7 milion, wiesz co, bo chciałbym wydawać więcej pieniędzy. 159,000 budowa kraty, nowej kraty, która już działa, już chodzi. Budowa ścieżek rowerowych, to był rok 2022, 486 tysięcy, to jest podniesione koszty, nasza koszt całkowity inwestycji, on już teraz wiem, 1,155,000. I pierwszy etap modernizacji przepompowni ścieków. Nie wiem, czy Państwo interesowaliście się, zobaczyliście, jak to wygląda. Ja powiem szczerze, że z tego nas jestem bardzo zadowolony, bo minówki będą służyć rzekomo jeszcze wiele lat i myślę, że inwestycja była już akurat w punkt, bo jeszcze kilka dni mogło dojść do różnych nieprzyjemności ekologicznych. Także wstrzeliliśmy się z tą inwestycją. Koszt tej inwestycji to 1,370,000. To jest mega ważna informacja, że udało się to zrobić. No i w roku 2023, ostatni etap, w zeszłym roku był przedostatni, budowa dróg osiedlowych w miejscowości Miłoraz osiedlowej, przy ulicy Osiedlowej 1, 3 i 5. I tutaj również koszt dostęp do finansowania 380 tysięcy. O drogach ja już mówiłem. Zdjęcie do wymiany również mówiłem. Dziękuję za uwagę. Dziękuję Panie Wójcie za przedstawienie raportu i chciałbym otworzyć debatę na
przedstawionym przez pana wójta raportem. Jeżeli ktoś chciałby w jakiejś ważnej kwestii zadać panu wójtowi pytanie, to serdecznie zapraszam. No skoro nie ma nikogo, to może ja zabiorę głos. Dziękuję panie wójcie za przedstawienie pokrótce raportu. Tak jak pan wójt przedstawił, raport jest obszerny. Dla osób, które chciałyby się szczegółowo z nim zapoznać, zapraszamy na stronę Urzędu Gminy. Mnie cieszy to, że wchodzimy w ekologię. Te instalacje fotowoltaiczne, o których już kilka lat mówiłem, teraz będą wspomagać nas, jeżeli chodzi o oczyszczalnię ścieków. Także dbamy o środowisko. Wiadomo, jak to w gminie. W gminie jak w domu. Zawsze coś jest do zrobienia. Zawsze ktoś będzie bardziej lub mniej zadowolony. Ale uważam, że przez ten rok działo się dużo. Nawet niekiedy w niektórych obszarach bardzo dużo. Są obszary, które gdzieś tam nie wszyscy mieszkańcy są zadowoleni, ale to jak mówię, no to tak jak ja w domu. Nie wszyscy zawsze są zadowoleni. Jednak rozwój gminy uważam, że jest na bardzo dobrym poziomie. Inwestycje, imprez, inwestycji jest bardzo dużo. Pozyskanych środków zewnętrznych jest bardzo dużo. Także dziękuję bardzo urzędowi za pracę, którą wkłada w pozyskanie tych środków. I tak jak zawsze mówiłem, Rada Gminy, jeżeli chodzi o swoją przychylność przy inwestycjach, gdzie są środki zewnętrzne przekraczające niekiedy nawet 80%, zawsze będzie przychylna. Także dziękujemy za ten wkład. Dziękujemy panie wójcie za to, że tak idziemy do przodu. No i pomału stajemy się liderem, jeżeli chodzi o powiat, jeżeli chodzi o wydarzenia, inwestycje w tym rejonie. Także również dziękuję. Myślę, że dziękuję w imieniu całej Rady, nie tylko swoim. Dziękuję. Bardzo dziękuję. A tak lekka taka dygresja, że tam, gdzie jeszcze niezadowoleni mieszkańcy, co pan przewodniczący wspomniał, to jeszcze 2023 został i jest jeszcze szansa zadowolić. Także ja zachęcam ponownie do uczestnictwa mieszkańców w zebraniach sołeckich. Jestem na wszystkich wydarzeniach i stamtąd czerpię wiedzę, gdzie, co i jak ludzi zadowolić. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w sprawie debaty? Nie widzę. W takim razie zamykam debatę nad raportem o stanie gminy i przejdźmy do głosowania w sprawie udzielenia wójtowi gminy Miłoradz wotum zaufania. Proszę o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. W wyniku głosowania projekt uchwały jednogłośnie stał się uchwałą. Gratulujemy serdecznie. Ja dziękuję serdecznie, gdyż to jest jedno z dwóch tych ważnych głosowań, które będą. Cieszę to. Cieszę, bo praca wykonana to jest tak, że no mi państwo udzielacie wotum zaufania, a tak naprawdę wotum zaufania i docenienie no, zarówno no, waszych chęci na to, żeby była ta realizacja, ale też i ciężkiej pracy moich pracowników urzędu. To jest jakby ta druga strona medalu, której nie widać, a która jest no, jak mróweczki, chociażby po ilości decyzji wydanych. Jak ktoś nie pracował w administracji, to dla niego ta kwota nic nie mówi, ale 1700 decyzji to jest naprawdę, no to trzeba napisać, obronić. No, a Jurek na te 26 to już jest w ogóle nie. Jeszcze raz serdecznie w imieniu własnym i pracowników urzędu dziękuję. Dziękuję bardzo. Kolejny projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Miłoradz za rok 2022. W pierwszej kolejności zapytam teraz przewodniczących poszczególnych komisji Rady Gminy Miłoradz o opinię w sprawie wykonania budżetu gminy Miłoradz za rok 2022.
I tak, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, przewodnicząca komisji, pani Grażyna Sadowska. Pani Grażyno. Poprosimy o opinię. Dziękuję bardzo. Komisja rewizyjna, pani przewodnicząca komisji Sylwia Witek. Opinia jest pozytywna. Dziękuję bardzo. Komisja Kultury, Oświaty i Opieki Społecznej, pani Anna Dawidowicz. Komisja pozytywnie opiniuje. Dziękuję. I Komisja Finansów i Rozwoju, pan Władysław Strąg. Pozytywna opinia. Dziękuję bardzo. W następnej kolejności poproszę teraz panią skarbnik o odczytanie uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Rachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Miłorad za rok 2022. Uchwała nr 37 łamane na G, 247 łamane na R, łamane na 1, łamane na 23 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24 marca 2023 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Miłorad za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. Na podstawie artykułu 13 punktu 5 w związku z artykułem 19 ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych oraz artykuł 267 ustęp 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po rozpatrzeniu przedłożonego przez wójta gminy Miłorad sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach Roman Fandrejewski przewodniczący, Marcin Nagórek członek, Anna Patyk członek pozytywnie opiniują sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Miłorad za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. Uzasadnienie. W dniu 14 marca 2023 roku, to jest w terminie określonym w artykule 267 ustęp 3 ustawy o finansach publicznych, do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wpłynęło zarządzenie nr 19 wójta gminy Miłorad z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Miłorad za 2022 rok. Powyższym zarządzeniem przyjęto również informację o stanie mienia komunalnego gminy Miłorad na dzień 31 grudnia 2022 roku. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Miłorad opracowano w formie opisowej i tabelarycznej. W części opisowej zaprezentowano ogólne dane o wykonanych dochodach oraz wykonanie wydatków. Na wstępie przedstawiono informacje o zaplanowanym na 2020 rok budżecie, jego zmiany dokonane w ciągu roku, a także dane o wykonaniu budżetu i sytuacji finansowej gminy. Dochody przedstawiono według źródeł, podając kwotowo ich plan i wykonanie oraz procent wykonania w stosunku do planu. Wydatki przedstawiono z podziałem na bieżące i majątkowe w ujęciu kwotowym i procentowym z wyszczególnieniem głównych pozycji wydatków inwestycyjnych. Przedstawiono także strukturę wydatków poszczególnych działów. Część opisowa zawiera ponadto informacje na temat wyniku finansowego zadłużenia gminy Miłorad oraz zrealizowanych w 2022 roku przedsięwzięciach. Drugą częścią sprawozdania są zestawienia tabelaryczne zawierające wykonanie dochodów i wydatków przedstawione w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Odrębną część sprawozdania stanowi informacja o wykonaniu planu finansowego dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 za rok 2022. Ponadto do sprawozdania z wykonania budżetu przedłożono sprawozdanie z wykonania dochodów i kosztów zakładu budżetowego, sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłoradzu. Tak opracowane sprawozdanie daje Radzie Gminy obraz zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu, jak również spełnia wymagania określone w artykule 269 ustawy o finansach publicznych. Pozwala również ustalić, jakie zadania zostały w ciągu roku zrealizowane oraz w jakiej kwocie wydatki na nie poniesiono. Badając pod względem formalno-prawnym złożone przez gminę Miłorad sprawozdania m.in. o dochodach i wydatkach budżetowych, nadwyżce, deficycie jednostki samorządu terytorialnego, o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, jak również o dotacjach i wydatkach związanych z wykonaniem zadań z administracji rządowej zleconych gminom, skład orzekający stwierdził, że zostały one sporządzone zgodnie z wymogami rozporządzenia ministra finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej
oraz rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Na podstawie powyższych sprawozdań skład orzekający ustalił, że dochody budżetu ogółem wykonano w kwocie 28 037 770 zł i 73 grosze, co stanowi 101,4% planu, w tym dochody bieżące w wysokości 98,9% planu oraz dochody majątkowe w wysokości 154% planu. Wydatki budżetu ogółem wykonano w kwocie 28 230 958 zł i 99 groszy, co stanowi 88,6% planu, w tym wydatki bieżące w wysokości 95,2% planu oraz wydatki majątkowe w wysokości 68,5% planu. Deficyt budżetu na rok 2022 wyniósł 193 188 zł i 26 groszy. Dług publiczny na koniec 2022 roku obejmujący zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniósł 8 054 000 i stanowi 28,73% planu wykonanych dochodów ogółem. Stan zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych należności gminy na koniec 2022 roku wyniósł 1 166 752 zł i w stosunku do stanu na koniec 2021 roku zmniejszył się o 0,05%. Na koniec 2022 roku gminne instytucje kultury, to jest Gminna Biblioteka Publiczna w Miłoradzu oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, nie posiadały zobowiązań wymagalnych. Skład orzekający stwierdził, że wykonane na koniec 2022 roku wydatki bieżące nie przekroczyły wysokości wykonanych dochodów bieżących, co zgodne jest z wymogiem wynikającym z artykułu 242 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie ze wskazanym przepisem na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w artykule 217 ustawy o finansach publicznych. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy zawiera dane wymagane postanowieniami artykułu 267 ustawy o finansach publicznych. Wykaz mienia obejmuje stan majątku, jaki gmina posiada, jego wartość i zmiany w stanie mienia. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Miłoradz zawiera także informacje na temat dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zrealizowanym w roku 2022 zgodnie z postanowieniem artykułu 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się bowiem informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ustępie 2.2c wraz z objaśnieniami. Analiza porównawcza prezentowanych danych w sprawozdaniu z wykonania budżetu z kwotami planowanymi w budżecie na rok 2022 oraz danymi zawartymi w przedłożonych sprawozdaniach budżetowych wykazała zgodność kwot planowanych i wykonanych w dokumentach przedłożonych tutejszej Izbie. Mając powyższe na względzie, skład orzekający postanowi jak w sentencji. Podpisał przewodniczący składu orzekającego Roman Fandrajewski. Serdecznie dziękuję pani skarbnik. Jeżeli ktoś chciałby w sprawie projektu uchwały o coś zapytać, zabrać głos, to bardzo proszę. Nie widzę. W takim razie możemy przejść do głosowania. W wyniku głosowania projekt uchwały jednogłośnie stał się uchwałą. Brawo. Dziękuję. I kolejny projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022 wójtowi gminy Miłoradz. Na komisji wspólnej pani przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Sylwia Witek odczytała wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia wójtowi gminy Miłoradz absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2022, a ja teraz jeszcze raz poproszę panią skarbnik o odczytanie uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej.
Uchwała numer 98, łamane na G, 247, łamane na A, łamane na 1, łamane na 23, składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 31 maja 2023 roku. Na podstawie artykułu 13 punktu 8 w związku z artykułem 19 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych oraz artykuł 18a ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym po rozpatrzeniu przedłożonego do zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miłoraz w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy za 2020 rok skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańskach w osobach Roman Fandrejewski przewodniczący, Marcin Nagórek członek, Anna Patyk członek opiniuje pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miłoraz w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok. Uzasadnienie. W dniu 31 maja 2023 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miłoraz w sprawie udzielenia wójtowi gminy Miłoraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2022. Na podstawie powyższego skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku stwierdził, że na posiedzeniu w dniu 29 maja 2023 roku Komisja Rewizyjna Rady Gminy Miłoraz dokonała oceny wykonania budżetu za 2022 rok w oparciu o analizę sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z opinią składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o tym sprawozdaniu, informację o stanie mienia komunalnego gminy, sprawozdania finansowe, sprawozdania z wykonania przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu, zestawienie kosztów i dochodów Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłoradzu i Gminnej Biblioteki Publicznej, uchwałę budżetową i jej zmiany dokonane w ciągu roku oraz wyniki kontroli własnych. Analizując wykonanie budżetu, Komisja Rewizyjna stwierdziła między innymi, że dochody budżetu ogółem zrealizowano w kwocie 28 037 770 zł, co stanowi 101,43% planu. Wydatki budżetu ogółem wykonano w kwocie 28 230 959 zł, co stanowi 88,55% planu. Dług publiczny na koniec 2022 roku obejmujący zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 8 054 000 zł i stanowi 28,73% wykonanych dochodów ogółem. Komisja Rewizyjna przeanalizowała najważniejsze inwestycje realizowane w roku 2022 i wydatkowanie środków w ramach Funduszu Sołeckiego. Ponadto komisja nie wniosła zastrzeżeń co do celowości dokonanych zmian budżetowych w roku 2022. Członkowie Komisji Rewizyjnej stwierdzili, że budżet 2022 roku był nakierowany na spłatę zobowiązań oraz poprawę warunków życia mieszkańców gminy. W wyniku przeprowadzonych kontroli i analiz Komisja Rewizyjna sformułowała opinię o wykonaniu budżetu za 2022 rok, której zawarła ustalenia w tym zakresie i jednogłośnie w trzyosobowym składzie postanowiła wystąpić z wnioskiem o udzielenie wójtowi gminy Miłoraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 rok. Mając na uwadze powyższe, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku stwierdził, że Komisja Rewizyjna Rady Gminy Miłoraz wywiązała się z obowiązku nałożonego nią postanowieniami artykułu 18a ustęp 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz artykułu 270 ustęp 2 ustawy o finansach publicznych. Dokonała ona bowiem analizy wykonania budżetu, w wyniku czego sformułowała opinię na powyższy temat oraz wniosek w sprawie absolutorium dla wójta za 2022 rok. Pozytywna ocena działań wójta gminy Miłoraz w zakresie realizacji budżetu uzasadnia treść wniosku w sprawie udzielenia absolutorium. Podpisał przewodniczący składu orzekającego Roman Fandrojewski. Dziękuję bardzo. Z tego, co mogliśmy usłyszeć, wójt gminy Miłoraz uzyskał pozytywną opinię za rok 2022 z wykonania budżetu zarówno od Komisji Rewizyjnej, jak i od Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. Nie pozostaje nam chyba nic innego, jak przejść do głosowania. Zapraszam. Dziękuję bardzo. W wyniku głosowania projekt uchwały jednogłośnie stał się uchwałą. Brawo.
Mogę? Panie Przewodniczący. Proszę bardzo, panie wójcie. Dziękuję serdecznie. Powiem tak. To ostatnie absolutorium, jeżeli chodzi o tą kadencję. Jeżeli chodzi o tą kadencję, tym bardziej cieszy fakt, że w tak błyskawicznym, tempie przegłosowane, bo bez zająknięcia. Bardzo cieszy fakt, że w niełatwej gminie, bo to jest mała gmina, 3,5 tysiąca mieszkańców, realizacja inwestycji na grube miliony, trzeba gdzieś poszukać, znaleźć drugie wkłady i jeszcze zrobić to tak, żeby to się wszystko spinało i uzyskało później na koniec takie wyróżnienie absolutorium. Ja tutaj ogromne szapobaje ukłonę do pani skarbi, bo przerzucanie tych cyferek z jednej na drugą to jest już nie matematyczne pójcie, to już jest w ogóle mega wyczyn. To jest ta decyzja u Jurka, pani Pawełka. To jest naprawdę ogromny kosmos, ale działamy. Myślę, że pani skarbi dobrze nam się pracuje. Gmina Miłoraz na następną kadencję jest również przygotowana. Wprowadziliśmy gminę zarówno do Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego, jak i do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego albo Krztu. Jesteśmy również w Żuławskim Obszarze Funkcjonalnym. Jesteśmy obserwatorami tu i ówdzie. Powiem wam szczerze, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty na przyszłość gminy Miłoraz. Tutaj taki odzew do mieszkańców. Realizacja tego pewnie nie będzie łatwa, bo perspektywa, która nadchodzi, jest dość trudna i złożona, więc potrzebny będzie dobry, doświadczony zespół. Już nic nie będę podpowiadał więcej. Jeszcze raz dziękuję serdecznie za ogromną uwagę. Jakie głośne smokają bez... O, Maciu! Dzień będzie się. No, dzięki. O, ja jeszcze przyjdzie tyle kwiatów, ale to trzeba sobie być dużo... O, dobrze. Te kwiaty można było sobie. A, dziękuję. Dziękuję serdecznie, dziękuję. Gdzie buziaki? Radzie, dziękuję bardzo. Ogromne wyróżnienie. Jestem bardzo, bardzo wzruszony. Bardzo. Jeszcze raz. Dziękuję bardzo i przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określania wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez, w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miłoraz. W dniu 23 lutego roku 2023 zostało ogłoszone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej obwieszczenie w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji oraz maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w którym podano, że wskaźnik waloryzacji maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której mowa w artykule 52 ustęp 1 ustawy z dnia 27 października 2017 wynosi złoty 14, a od dnia 1 września 2023 maksymalna wysokość kwoty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ma wynosić do złoty 30. I projekt uchwały, propozycja pani skarbnik to właśnie złoty 30 i mamy się do niej ustosunkować, stąd projekt uchwały w sprawie tej zmiany. Czy ktoś z państwa w sprawie tego projektu chciałby zabrać głos? Oczywiście przedyskutowaliśmy to już wcześniej na komisji wspólnej, zapomniałem dodać. Nie ma. W takim razie przejdźmy do głosowania. W wyniku głosowania projekt uchwały jednogłośnie stał się uchwałą i kolejny projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023, zmiana 6. Również wszystkie zmiany zostały przeanalizowane, przedyskutowane na komisji wspólnej. Jeżeli
ktoś chciałby jeszcze zadać jakieś pytanie w sprawie zmian, to proszę. Nie widzę, w takim razie przejdźmy do głosowania. Dziękuję, panie sekretarzu. W wyniku głosowania projekt uchwały jednogłośnie stał się uchwałą. I ostatni projekt w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Miłoraz na lata 2023-39. Mamy zmiany w budżecie, więc wieloletnia prognoza finansowa też się zmienia. Jeżeli ktoś chciałby o coś zapytać, przeanalizował szybko te dziwne tabelki, to zapraszam. Nie widzę. W takim razie przejdźmy do głosowania. I w wyniku głosowania projekt uchwały jednogłośnie stał się uchwałą. Dziękuję bardzo. Oddaję głos panu przewodniczącemu. Dziękuję ślicznie za przeprowadzenie bloku uchwał. Punkt 9. Wolne wnioski i oświadczenia. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie jeszcze raz, panie wójcie, gratuluję. Myślę, że nasza współpraca dobrze się układa i w dalszym ciągu na tym poziomie będzie się układać. Również sobie tego życzymy. Jeżeli nie ma więcej wolnych wniosków i oświadczeń, pozwolicie państwo, że przejdziemy do punktu 10, zakończenia obrad. Dziękuję państwu za udział.